Port Warszawa-Radom ma ogromny sens. Wobec wszystkich sceptyków, wątpiących, wszystkich, którzy krytykują, a krytykowali go posłowie Platformy Obywatelskiej. Chcę... Nie, tu proszę nie klaskać. Ten port był krytykowany przez władze Platformy Obywatelskiej i przez posłów Platformy Obywatelskiej, ponieważ oni rzeczywiście do dnia dzisiejszego wierzą w ten rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny. Wielkie miasta niech się rozwijają. Dzisiaj port Warszawa-Okęcie jest już absolutnie przeładowany, a więc utworzenie tego portu ma ogromne znaczenie odciążenia portu Warszawa-Okęcie, a w przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego.